Słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście rozgrzani. Słuchajcie, start rowerzystów odbywa się tam za drzewami, tak zwane koło boiska do siatkówki. I tam, proszę, teraz zabieramy swoje maszyny. Lekko się tam ładnie przesuwamy. Pamiętajcie, jaki mamy cel, słuchajcie. Pomagamy sobie wszyscy na trasie, jak to się mówi w kolarskim żargonie. Po prostu ciągniemy jeden drugiego. Chodzi o jeden wspólny tak naprawdę wynik. Wykręćmy te kilometry. Słuchajcie, pomożemy naprawdę dzieciakom. To cały szczytny cel. Kolejną pętlę, a zatem będzie trzeba ukończyć tę pętlę, na której się jest. I to będzie finał waszego ścigania. Mamy nadzieję, że to uda się tak wycyrklować, by niemal wszyscy zmieścili się w tych 50 minutach albo 50 minutach z małym okładem. Kochani, dynamicznie przechodzimy, przejeżdżamy tym wąskim przesmykiem. To jest jedyne wąskie gardło podczas tego wyścigu, ale on się jeszcze nie zaczął. Ci, którzy chcieli być w pierwszym rzędzie, jest tutaj w pierwszym rzędzie sporo zawodników i zawodniczek w koszulkach Michelin i bardzo dobrze, to świetnie wróży, bo to oni pociągną, nadadzą tempo, zobaczymy czy... Życzę wam fajnej zabawy przede wszystkim i pamiętajmy, że z tyłu tego wszystkiego jest pomoc dla dzieci, także super. Ponieważ wszyscy i Michelin dążymy do doskonałości, my sportowcy i kibice, to musimy mieć też z tyłu głowy to, że w zeszłym roku ten wynik to było 90 tysięcy złotych. Dzisiaj przeliczamy kilometry tak, iż mnożymy je przez 10 zł. I mamy nadzieję, widzę to w pana oczach, panie dyrektorze, że jest szansa, że jest nadzieja i że jest wiara. To chyba jest najważniejsze. W to, że ten rekord uda się pobić, jesteście na to przygotowani. Tego okrążenia. Tutaj ten doping będzie najmocniejszy i oczywiście będziemy liczyć na to, że tych kilometrów już na początku uda się wykręcić bardzo, ale to bardzo dużo. Później w ruch pójdą konkurencje biegowe, marsz i to później zaowocuje przed godziną 15 wynikiem, który ogłosimy światu. Jestem przekonany, że to będzie rekordowy wynik zebranych kilometrów i co za tym idzie, rekordowa kwota przeznaczona na dzieciaki ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Tego wam, sobie, kibicom, organizatorom i firmie Michelin oczywiście życzę. Kochani, godzina zero zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie słowo od pana dyrektora. Moi drodzy, pamiętajmy, że to jest impreza charytatywna. Wynik jest istotny, ale nie najważniejszy. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. I wystartowali, strzał startera, dyrektor Jarosław Michalak. Dyrektor Michelin Polska dał sygnał 150 zawodnikom. Powodzenia, kochani, trzymamy za was kciuki. Walczcie dzielnie, walczcie o każdy ze startu teraz.
Dawaj. Już mi gorąco jest. Minuta i 10 sekund. Idealnie rozłożyliście siły. Wielkie gratulacje. 105 numer startowy. Ale tu wiemy, bo przecież oglądaliśmy i śledziliśmy tego zawodnika, Grzegorz Czarkowski. Ten zawodnik, którego tutaj widzimy na ostatnich kilkudziesięciu metrach, na pewno będzie mógł powiedzieć, że czas 50 minut wykorzystał. Gratulacje! Zawodniczka z tym numerem, Marta Bondar. A 119, przypomnę tylko, Agata Podubińska. 41 metry w poczuciu wielkiej sportowej frajdy. 68, gratulacje. Krzysztof Bondar. Z 87 numerem startowym, Paweł Tworkowski. Z 38. Gorąca dziewczyna, naprawdę rozgrzana tym wyścigiem, Agnieszka Karkowska. Lewe. 113, Emilia Perkowska, gratulacje, witamy na mecie. I z 47, oklaskiwany Przemek Andrzejewski. 90 numer startowy, gratulujemy, skręcamy w lewo. Czas minął, ale wynik bardzo dobry, panie Januszu. Janusz Żuchowski. Szósty numer startowy. Lekkie rumieńce tylko na twarzy. Ale nie ma mowy o zmęczeniu w przypadku Sebastiana Magiery. Ależ mocne jeszcze te ostatnie metry. 39 numer. Wielkie gratulacje od nas. Leszek Garwoliński. Panie Leszku, pięknie było to oglądać. Szóstko. Na numerze startowym. Jest na mecie. Ostatni zawodnicy z tej licznej 150-osobowej grupy dojeżdżają, zamykają tę stawkę i można powiedzieć, że czas 53 minut to jest bardzo dobry. Gratulujemy. I to ściągnij. Idealnie sobie to w głowie zaplanowali przed startem. 42 numer startowy. Witamy bardzo gorąco Przemka Dąbrowskiego. Nagrywasz? Czekamy na ostatnich zawodników, a pewnie gdzieś tam myślami już jesteśmy przy tej konkurencji, która premierowo zostanie zaprezentowana podczas tegorocznej edycji Kilometrów Pomocy. Dzień dobry, gratulujemy. Nie ma zmęczenia, jest radość. Amelia Górska. Gratulacje, pani Amelia. I 139 numer w poczuciu wielkiego spełnienia dojechał do mety Bogdan Szczepuchowski. Witamy, panie Bogdanie. Nordic Walking to będzie kolejna konkurencja, kolejny sportowy sprawdzian dla państwa i kolejna szansa na dobicie kilometrów do tej ogólnej puli Kilometrów Pomocy. Kłaniamy się panią, gratulujemy. 77 i 20. 20 Anna Kamińska i z dwoma siódemkami na numerze startowym Aleksandra Pietryszyn. Tak to nam się pięknie rozciągnęło. 50 minut, symboliczne 50 minut, przypominające o jubileuszu 50 lat fabryki Opel w Olsztynie. Ale oczywiście mała tolerancja tych kilku minut dla zawodników, którzy wjechali na jeszcze jedną pętlę i w czasie powyżej 50 minut pojawili się na mecie. Ale frajda w ich przypadku była najdłuższa i chyba najpiękniejsza. 31 numer startowy, skręcamy w lewo, odbieramy medal. 31 Tomasz Kasprów, gratulacje.
Dobra, idziemy. Na linii mety gratulujemy, dziękujemy za tych zawodników. Tu jest cudowny duet. 140 i 140, pierwszy numer startowy. Dwaj dżentelmeni, którzy jeszcze mieli ochotę na jedną pętelkę. Marian Kuźniar i Czesław Ulatowski. 122 numer startowy, Grzegorz Wojasiński, witamy. I za moment będziemy mogli powiedzieć, tak, tak, wszyscy dojechali. Jeszcze kilkoro zawodników. Dojeżdża do mety. 104 numer startowy. Witamy, gratulujemy. Pięknie. W lewo zapraszamy po medale pani Malwina. Malwina Skrzypczyk. 83 numer startowy. Basia Czysz. Co? I Tomasz Czysz. Wielkie gratulacje. Pierwszy numer startowy. Łukasz Adamczyk. Już na mecie. Pomału Państwa uwagę będziemy przenosić w to początkowe miejsce, czyli nasz rozgrzewkowy placyk tuż przy wejściu, przed wejściem, tak? Na plażę miejską i będziemy pomału też przenosić się do Tomka Cebo. Tomek mnie słyszy, ja słyszę jego. Przejmujesz pałeczkę, Tomek.